Po takim meczu nie mogliśmy nie zajrzeć do Sopotu. Michała Kolendę zapytaliśmy o jego znakomitą skuteczność z dystansu. W Sopocie jest siła. Trefl wygrał w tym sezonie 6 z 9 meczów, a jednym z graczy, który w zespole się wyróżnia, jest Michał Kolenda. Skrzydłowy Zełku trafił aż 17 z 25 trójek, co daje znakomite 68% skuteczności z dystansu. Nasza gra w ataku wygląda w ten sposób, że ja otrzymuję te piłki na obwodzie, no to rzucam jak mogę, a że trafiam, no to rzucam dalej. Dla Trefla trafia już od dawna, to już 6 sezon Kolendy w pierwszym zespole. Poziom gry i wkład osiągnięcia drużyny są coraz większe. Z roku na rok dostaję coraz więcej szans, możliwości, żeby móc się jakoś bardziej pokazać, albo trener mógł mnie lepiej wykorzystać na boisku. No też przede wszystkim mi to wychodzi, więc im bardziej mi to wychodzi, tym większą pewność siebie czuję. Też można powiedzieć, że ten okres bardzo słaby, że tak powiem, i dla klubu, i dla mnie, co walczyliśmy o utrzymanie, ja byłem kontuzjowany, no w tym okresie bardzo dużo zmian w mojej głowie, że tak powiem, się zrobiło. Zacząłem trochę inaczej na to wszystko patrzeć. Może też to był jeden z czynników, dlaczego jestem coraz bardziej pewny siebie. Wydawałoby się, że Kolenda wzoruje się na strzelcach z dystansu lub dobrych obrońcach, bo sam wyrasta właśnie na solidnego gracza w typie 3&D. Idolem Michała jest jednak ktoś inny. Idolem od bardzo już wczesnych lat był Derrick Rose. Znaczy dalej jest, no nie był, jest dalej Derrick Rose. Totalnie inny styl gry do mojego, totalnie inna pozycja, aczkolwiek jego okres w lidze NBA, szczególnie kiedy sięgał po tytuł MVP ligi, to był też ten moment, w którym ja przychodziłem do Sopotu, to był taki dla mnie, można powiedzieć, wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o ciężką pracę, o to również kiedy doznał kontuzji bardzo poważnej. Też się nie poddawał, ciężko pracował, chciał wrócić do koszykówki. Kolenda po swojej kontuzji też się nie poddał, a jego Trefl nie poddał się ostatnio w Bydgoszczy. Sopocianie odrobili 23 punkty straty i wygrali. Przede wszystkim wchodziliśmy na parkiet w drugiej połowie z myślą, że my ten mecz jeszcze wyciągniemy. Tak czułem, chłopaki też widziałem, że bardzo tego chcą, bo wiedzieliśmy, że wyglądamy bardzo źle. Takim impulsem do tego powrotu po raz kolejny był Martynas, który również dał impuls we Wrocławku, jak byliśmy, swoją obroną i widzieliśmy, kiedy on jest agresywny, widzimy, że on jest agresywny, wtedy jakoś cała drużyna zaczyna się pobudzać, wszyscy jakoś bardziej też chcemy i lepiej nam idzie gra. Paliukenas dał impuls w obronie, ale w ataku drużynie dodał skrzydeł Kolenda. Paliukenas... Zaprzyczajony w rogu, Michał Kolenda trafia za 3 punkty. Ależ powrót do gry o zwycięstwo w tym meczu Trefla. Po prostu chciałem wykorzystywać swoje szanse, które dostawałem. Miałem piłkę, jeszcze w pierwszej połowie nie oddałem żadnego rzutu za 3, więc wiedziałem, że w drugiej połowie przyjdzie taki moment, w którym będę mógł rzucić i nie chciałem się po prostu wahać, dostawałem piłkę i rzucałem. Nie patrzyłem na to, czy obrońca jest daleko, czy jest blisko. Wiedziałem, że jak trafię jedną, potem trafiłem drugą, to wiedziałem, że będę szedł za ciosem, będę chciał trafić jeszcze jedną. I jak nadarzyła się okazja jeszcze na czwartą, to nie wahałem się, po prostu chciałem to rzucić. Czyli co, czas na kolejne rekordy trójek? Kurde, trafią, fajnie jest, ta skuteczność jest w sumie kosmiczna, jak mówicie, ale... Ale właśnie przychodzi taki moment, kiedy już się jest na tym boisku, to totalnie się tak w pewnym momencie odcina od tego wszystkiego, od tego szumu dookoła, skupiasz się praktycznie tylko na tym, co musisz robić, na założeniach, na tym, co trener założył z nami przed meczem. Skupiasz się na tym, kogo musisz kryć, jaką zagrywkę teraz gramy. Nie myśli się o tych liczbach tak naprawdę, nie myśli się w ogóle o tym, czy się rzuca za 3 z skutecznością 62%, czy ma się w meczu 0 na 7 z gry na przykład. Kolejny sprawdzian skuteczności skrzydłowego Trefla już w piątek. Do Sopotu przyjedzie GTK Gliwice. I musi uważać na Michała Kolendę.